Witam, witam z ogrodu marzeń. Ja jak zwykle cotygodniowe porządki, czyli docinanie ścieżek i rabat i plewienie. Chociaż muszę powiedzieć, że plewienie chwastów mam bardzo niewiele tych chwastów. Dlaczego? No dlatego, że jest bardzo, ale to bardzo sucho i trawa też nie rośnie i też nie przerasta na ścieżkę. Gdy kosiliśmy co tydzień, no to wtedy łatwiej było tutaj porządek utrzymać, ale gdy teraz kosimy co 3 tygodnie i gdy jest wilgotno, to trawa lubiła sobie wyrastać. No teraz mam tej pracy troszeczkę mniej. Czy dobrze, czy źle? No nie wiem, jest sucho. Na razie mamy zbiorniki deszczowe. Jeszcze w nich jest woda, ale już czas, aby się napełniły. A przede wszystkim wszystkie rośliny potrzebują jednak tej wilgoci. Troszeczkę u nas pada, tak naprawdę to siąpi, bo czasem się zdarzy, że spadnie mi na głowę jakaś większa kropla. A tak, no to są drobniutkie, no ale dobre i co? Trzeba się cieszyć wszystkiego, co jest. Jak plewię te większe chwasty, które są na ścieżce żwirowej? Bo czasem trafi się taki większy chwast, który nie zawsze jest taki chętny do wyrwania, więc te bardziej oporne pomagam sobie takimi pazurkami. One są bardzo dobre. Ta ścieżka troszeczkę tutaj, te kamyczki się poruszają, ale później znowu co jakiś czas, a tak naprawdę chyba raz, dwa czy trzy może razy, na pewno wczesną wiosną, później jeszcze powtarzam, utwardzamy ten żwir, żeby tutaj dobrze się trzymał. To zdaje naprawdę bardzo, daje bardzo dobre rezultaty takie utwardzanie, bo gdy przychodzi ulewny deszcz, to ścieżki, które są pochyłe, nie wypukiwany jest żwirek. To wszystko się trzyma, a niektóre miejsca już tak się tutaj utwardziły na ścieżkach, że nawet powiedziałabym, nie jest potrzebne utwardzanie. Ale ponieważ mamy maszynę, więc co jakiś czas poprawiamy wszystkie ścieżki, parking, żeby to miejsce tutaj wyglądało jakoś schludnie, przyzwoicie. No tak już jest, że o wszystko trzeba dbać. Nic nie dzieje się absolutnie samo. Praca jest tutaj konieczna i tej pracy jest bardzo dużo, ale daje radość, daje dużo satysfakcji i jest pracą przyjemną, pracą, którą po prostu lubimy. Usuwam przekwitłe kwiaty liliowców, ale też usuwam pędy, na których nie ma już żadnych pąków kwiatowych. Tutaj akurat jeszcze są, więc pozostawiam. Powycinałam też naparstnice purpurowe i te też niższe odmiany naparstnicy, ale zaczęła kwitnąć z powrotem naparstnica purpurowa i bardzo się cieszę. Jak wysiewam naparstnicę, robię to w ten sposób. Chodzę i szczepuję tutaj między liliowcami, żeby one się powysiewały. Te piękne kwiaty fioletowe należą do werbeny. Werbena jest piękna, jest wysoka, dosyć się tutaj trzyma, ale jednak jest podpora, bo rosły naparstnice i one się pod wpływem wiatru, silnego deszczu przechylały, więc zrobiłam podporę. O, takie brzydkie liście po liliowcach, które zostają takie zaschnięte, też wyrywam, wycinam. W zależności takie brzydkie liście na parstnicy tutaj, które zostały, to też. I pędy na parstnicy, o, teraz tutaj nasionka. Jak wycinam takie naparstnice, gdy przekwitną i zrobią się brązowe, ta akurat jest jeszcze zielona, wycinam u samego dołu takie pędy, gdy liście są brzydkie, też wycinam, ale nie wszystkie. Wycinam tylko te, które są takie nieładne, brązowe, natomiast pozostałe zostawiam. Warzywa już są z ogrodu, więc czas przypomnieć sobie zupę, którą kiedyś się jadało. Zupa biedoty, ale bardzo smaczna i zdrowa. Zupa zapalanka. Cóż to takiego? Trzeba mieć boczek, słoninę, pokroić w kostkę, podsmażyć, dodać cebulę, czosnek, podsmażyć,
pokroić marchew, pietruszkę i ziemniaki w kostkę i też razem podsmażyć, a potem dodać bulionu albo wody, ziele angielskie, sól, pieprz, liść laurowy, majeranek, oregano, kminek, co tam lubicie. I podsmażyć boczek na małym rondelku, dodać łyżkę mąki i podsmażyć, aż ta mąka się tak lekko zarumieni. Potem dodać trochę naszej zapalanki, nie mylić z przepalanką, bo przepalanka jest po zapalance na trawieniu. I dodać i potem rozpuścić tak, żeby się nie utworzyły takie kluski mączne, dolać do naszej zupy. Gotować tyle, żeby warzywa zmiękły i bardzo prosta, bardzo pyszna, bardzo smaczna zupa. Ależ pachnie zapalanka, pyszna, smaczna, sycąca, już gotowa. Idę sprzątać salony kur. Nie robiłam tego dawno, bo byłam zajęta ogrodem, zwłaszcza liliowcami. Liliowce teraz przekwitły, jeszcze niektóre kwitną, ale mam już większy do nich dostęp, dlatego wyrywałam im zaschnięte liście, pożółkłe, brzydkie liście i nie chciałam tego robić wcześniej, żeby im nie zniszczyć pąków kwiatowych, bo chciałam zobaczyć to fantastyczne morze kwiatów kolorowych, morze kwiatów. A teraz do kur. Jest bardzo wczesny poranek, kury jeszcze nie stały, ale już zaczęły tutaj biec do mnie, gdy zobaczyły, że idę, pomyślały, że pewnie im niosę coś pysznego. A ja jestem ubrana troszeczkę cieplej, bo u nas poranki już są chłodne. Od świętej Anny chłodne wieczory i poranki sprawdza się idealnie, dokładnie, jest po prostu chłodno i rano, i wieczorem. Jak na lipiec, no mogłoby być troszeczkę cieplej, no plus 10 stopni, to jednak jest zimno. Nie wiem, czy uda mi się nawet tak łopatą włożyć, bo ja tutaj wyplewiłam chwasty, którą dałam. Nawet nie wiem, czy w wiaderku chyba przeniosę, ale spróbuję sobie jakoś poradzić. Salony już posprzątane, nie będą tutaj kury miały w czym grzebać, bo jest beton, ale od wiosny do jesieni przenoszę je do letniej zagrody, a tam już mają świeżą trawkę, kamyki, ziemię, zabłąkane jakieś robaczki, a przede wszystkim wiosną wypuszczam je na ogród. Dlaczego? Dlatego, że wiosną jest dużo małych ślimaków i one te ślimaki jedzą i bardzo mi w tym pomagają. Duże ślimaki też jedzą, dziobią, rozdrapią. Nawet jeśli do końca nie zjedzą, to już wystarczy, że po prostu pomagają mi w walce z tymi ślimakami, paskudnymi szkodnikami, które bardzo niszczą ogród, ale nadzieja jest, ponieważ w tym roku jest ich bardzo, ale to bardzo mało w stosunku do ubiegłego roku. Ten ubiegły rok był po prostu fatalny. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Czegoś takiego się nie spodziewałam i czegoś takiego jeszcze nigdy na oczy nie widziałam, a spędzałam dzieciństwo na wsi i ja nie widziałam, w ogóle nie pamiętam ślimaków nagich, a już nie pamiętam, żeby w ogóle była taka ilość. To jest po prostu był dla mnie
ogromny szok, który przeżyłam, a teraz jest już o wiele, wiele lepiej. Tak więc o kurki trzeba dbać, bo one mi bardzo pomagają i czasem teraz też wypuszczam je na ogród, tylko wieczorem, tak żebym mogła później je wszystkie znaleźć. One niby wchodzą same do kurnika, ale czasem zdarzy się, że któraś gdzieś tam w zaroślach się zabłąka i zasypia, a ja na noc wypuszczam psa. I ten pies, no to jest pies, który polować lubi, więc poluje na wszystko, co się rusza i nikomu i niczemu nie przepuści. Tak więc kurki muszą być specjalnie chronione. Najbardziej lubię moment otwarcia mieszkania. Ciekawa jestem, czy kują. O, bardzo spokojnie wychodzą, bardzo grzecznie. Nieraz to biegiem, prawie fruwają. Nie, nie uciekać, nie uciekać. Za chwilę was tam zabiorę. A gdzie pozostałe? A jeszcze tam chodzą. Zanim się z Państwem pożegnam, chciałabym pokazać lagerstroemię indyjską i żebym nie była gołosłowna, że ma pąki kwiatowe i ma tych pąków bardzo dużo i coraz więcej ich widzę. Są malutkie gdzieniegdzie na końcach, ale dlaczego Państwu pokazuję, skoro to miała być niespodzianka? Miałam się pochwalić, gdy zakwitnie. Ano dlatego, że mamy teraz już chłodne noce, coraz chłodniej i boję się, czy rzeczywiście zdąży zakwitnąć, czy ten proces nie zostanie zahamowany. Bardzo tutaj na nią chuchałam, dmuchałam i ogromnie się ucieszyłam, widząc aż taką ilość pąków kwiatowych. Tych malutkich chyba mi się tutaj pokazać nie da, chociaż da się. Są tutaj na końcach. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, zna się, no to zauważy. No, martwię się o nią, ponieważ bardzo chciałabym zobaczyć jej kwiaty. Jest to dla mnie roślina taka niespodzianka, zagadka, ponieważ jest tyle lat z nami, ponad 10 i dopiero pierwszy raz widzę u niej tyle pąków kwiatowych. Bardzo bym się cieszyła, bo jest to chyba jedyna roślina, która nam nie kwitła. Nawet te rośliny, które są zimą kwitnące i wrażliwe jednak na, mimo wszystko na chłody, mrozy, niby jest informacja, że wytrzymują, ale jednak w naszym klimacie nie rosną. To one kwiaty pokazały, a lagerstroemia po prostu milczy jak zaklęta. W tym roku te pąki są i tak bardzo chciałabym zobaczyć te kwiaty, cieszyć się. Już starałam się na różne sposoby ją tak uprawiać, żeby jej nie zaszkodzić. No nie wiem, czas pokaże, co będzie, to Państwu też ja pokażę, jeżeli uda się, że będą te prześliczne, pierzaste kwiaty lagerstroemi. Ona teraz tak wygląda wiosną, mi przemarzła i ja przycięłam, ale nie robiłam tego od razu. Czekałam, co się stanie, czy roślina wypuści pędy i rzeczywiście tak też się stało, że wypuściła, więc przycięłam je delikatnie i zostawiłam i jak widać pięknie tutaj odrosła, jest bardzo ciekawym krzewem, ale tak jak mówię, byłaby jeszcze ciekawsza, piękniejsza, gdyby zaszczyciła nas swoimi cudownymi, pięknymi i wiechowatymi kwiatami. Żegnam się z Państwem, życzę miłego dnia, sukcesów ogrodniczych i nie tylko i do zobaczenia.